Witam szanownych widzów kanału SkyDive Atmosfera. Dzisiaj chciałem ciut opowiedzieć o lądowaniu na przeszkodach terenowych. Temat to, który się porusza podczas szkolenia podstawowego i być może będzie dla Was to pewne przypomnienie, być może będziecie sobie używali tego gdzieś tam na swoich szkoleniach spadochronowych, jeśli akurat nie będzie chciało się prowadzić tego instruktorowi. Zapraszam. Jest to dość ciekawy temat, który jednak jest obciążony pewnymi takimi naleciałościami z przeszłości, dlatego że wszystkie te kwestie, o których zaraz powiem, były przygotowywane w głównej mierze odnośnie latania na spadochronach okrągłych, które uniemożliwiały ominięcie przeszkód. O tym, jak to teraz powinno wyglądać, jak to wygląda, kiedy jest spadochron szybujący, za chwileczkę. Najpierw pozwolę sobie zacząć od tego, co się powinno robić, jakie są zalecane zachowania w przypadku lądowania na niektórych wybranych przeszkodach terenowych. Niech to będzie na początku lądowanie, nieplanowane lądowanie w wodzie. Lądowanie w wodzie, jeżeli w ogóle istnieje ryzyko tego, że skoczek może wpaść do zbiornika wodnego, w którym może utonąć, czyli coś, co ma około 2 metrów głębokości, zakrywa skoczka, to już jest zagrożenie, że w takim zbiorniku wodnym można utonąć, to już powinno się w tym momencie używać urządzeń, które będą ratowały życie skoczka w przypadku wodowania, czyli kamizelkę wodoodporną albo innego rodzaju pompowane gadżety. Nie chodzi o lalki, tylko chodzi o to, coś, co będzie mogło utrzymać ciało skoczka po wpadnięciu do wody. Jeśli jednak w przypadku złego wyrzutu albo coś innego zdarzyło i skoczek znalazł się nad zbiornikiem wodnym, albo istnieje ryzyko, że do tego zbiornika wodnego doleci, albo z nad niego nie ucieknie, to już powinien podjąć pewne kroki, powinien przygotować się do tego, aby czasza, która ratuje mu życie podczas skoku, po wpadnięciu do wody stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie, gdyż przepuszczalność powietrza jest bardzo niewielka i czasza dokładnie się przykleja do powierzchni wody, odcinając skoczkowi możliwość oddychania. Więc to wszystko, co skoczek robi, żeby przygotować się do wpadnięcia do wody, służy temu, aby mógł wyzwolić się ze swojego spadochronu i wyzwolić się ze swojej uprzęży, która też po jakimś czasie, gdy zapasowy spadochron nasiąknie wodą, zacznie dla niego stanowić kotwicę. Jeśli skoczek spodziewa się, że wpadnie do wody lub uważa, że jest takie spore ryzyko, to już powinien przygotować swoją uprząż do tego, żeby się nad samą powierzchnią wody z niej wysunąć. Mianowicie trzeba rozpiąć całkowicie piersiową taśmę. Nie istnieje żadne ryzyko, że z tego spadochronu wypadnie, dlatego że piersiowa taśma, która jest niezbędna do skoczkowi, jest niezbędna w pierwszej fazie napełnienia, kiedy spadochron nas pionuje, natomiast potem można spokojnie wisieć w uprzęży z rozpiętą piersiową. Ryzyka dużego nie ma, szczególnie jeżeli cały czas ręce są podniesione do góry i trzymacie uchwyty sterownicze. Rozpinamy całkowicie taśmę piersiową i odrobinę luzujemy taśmy udowej. Nie przegnijmy w tym momencie pały, dlatego że jeżeli za bardzo je poluzujemy, to odjedziemy od swoich uchwytów do sterowania i nie będziemy mieli możliwości kontrolowania czasu. Dlatego tylko o tyle je luzujemy, żeby można było łatwo wysunąć potem nogi z tychże taśm udowych. Sterujemy sobie jeśli to możliwe, ustawiamy spadochron pod wiatr. Jeśli to możliwe, a jest to możliwe, nabieramy głęboki wdech, zanim wpadniemy do wody i wysuwamy się z uprzęży w momencie, kiedy na pewno nogi już zanurzyły się w wodzie. Chodzi o to, że istnieje spore ryzyko błędnej oceny wysokości nad zbiornikiem wodnym. Im zbiornik wodny jest większy, tym to ryzyko jest też większe. I bywały wypadki śmiertelne, w którym skoczkowie wysuwali się zbyt wcześnie z uprzęży i to było złudzenie wzrokowe, że jest bardzo blisko do wody. I gdy sama woda po rozpędzeniu się stanowi bardzo, bardzo twardy obiekt, a do tego jeszcze można wylosować mieliznę, która powoduje, że skoczek zabija się zamiast wodować. Także dopiero kiedy nogi dotykają zbiornika wodnego, czujemy zanurzyły się, dopiero można się wysunąć klatką piersiową do przodu. Jeżeli udało nam się ustawić spadochron pod wiatr, to dobrze, dlatego że w tym momencie po wodowaniu spadochron powinien polecieć do tyłu, powinniśmy mieć przed sobą otwartą przestrzeń i będzie nam łatwiej się z tego wszystkiego wydostać. Także wypływamy spod spadochronu. Gdyby spadochron jednak spadł na nas i gdyby się okazało, że przykleił się do powierzchni wody i odciął nas od powietrza, warto jest bez paniki znaleźć szew czaszy, dlatego że komory są poszywane, spadochron składa się z komór i jest szerszy niż dłuższy. W związku z tym, jak znajdziemy szew, to wystarczy po tym szwie dojść do jednego, drugiego końca. Będzie o wiele krótsza droga, żeby zciągnąć z siebie spadochron, żeby móc nabrać powietrze, żeby potem wyjść spod tej girlandy linek, które cały czas będą próbowały skoczka unieruchomić.
Istnieje też teoria, żeby po prostu zrobić cutaway, kiedy się dotykamy nogami powierzchni wody. Uważam, że nie jest to dobry pomysł, dlatego że uprząż, która jest na waszych plecach, przez chwilę będzie pomocna, dlatego że zanim zapasowy nasiąknie powietrzem, to rzeczywiście będzie on tam gdzieś tam dźwigał, ale też położenie tego zapasowego spadochronu nie za bardzo jest pomocne, bo ustawia was twarzą w kierunku wody. Nie jest to zbyt korzystne, a uprząż dodatkowo ma swój ciężar i też krępuje ruchy. Potem o wiele trudniej będzie, kiedy się wpadnie do wody, z tej uprzęży wyjść. Wystarczy sobie zrobić ćwiczenie w basenie, jeżeli jest taka możliwość, żeby spróbować sobie wyjść z uprzęży, kiedy nie ma spadochronu, który stanowi kotwicę, który jest zamocowany do tej wody i można się z tego łatwiej płynąc wysunąć. Więc cutaway nad samą powierzchnią wody odradzałbym. Moim zdaniem lepiej przygotować się i zrobić to, co było częściej praktykowane i jest skuteczne. Do tego przydatne są bardzo treningi wodne, które są praktykowane w stowarzyszeniu SPA i które robimy u nas w basenie. Jest to też dodatkowy stresik, ale przede wszystkim jest to coś, co powoduje, że gdybyście mieli kiedyś lądować na wodzie, to chociaż macie świadomość tego, jak to będzie wyglądało. Kolejna kwestia lądowania na drzewie, znaczy na drzewach. Szczególna kwestia jest, kiedy ktoś potrafi wylądować na jednym drzewie, które jest samotne. O tym będę mówił, jak tylko Wam opowiem to, co jest zalecane. Za każdym razem na wykładach tłumaczę, że osobiście wolałbym tego nie mówić, bo jest to nieco archaiczne, natomiast wymagają tego przepisy, żeby ten wykład zrealizować o lądowaniach na przeszkodach. Więc lądowanie na drzewach. Dobrze ustawić się pod wiatr, jeśli jest możliwość. Zahamować spadochron przynajmniej w 50%. W ten sposób, żeby ręce poszły do przodu i żeby jednocześnie mogły zasłonić twarz, jak pochylimy głowę, żeby się chronić przed gałęziami. Nogi złączone razem trochę jak do PLF-a, natomiast wysunięte bardziej do przodu, tak żeby weszły w gałęzie i to, żeby nogi przyjęły największy impet gałęzi, dlatego że musimy za wszelką cenę chronić jamę brzuszną, która jest najbardziej wrażliwą częścią ciała w momencie, kiedy będziemy lądowali na drzewie. Więc ręce i nogi, które są ustawione tak, byśmy chcieli właśnie nimi się wbić w gałęzie, to jest kwestia niezwykle istotna. Hamujemy spadochron na wysokości szczytów drzew. Podobnie jak hamujemy spadochron, kiedy lądujemy w jakichś uprawach. Tak samo jak jeżeli to są słoneczniki, czy to jest to rzepak, tak samo traktujemy szczyt tych upraw jako nową domniemaną powierzchnię, na której będziemy lądowali. Tak samo jest z drzewem. Kiedy i staramy się wcelować w drzewo, nie pomiędzy drzewa, tylko w drzewo. Dlatego, że jak uderzymy w drzewo, jesteśmy w stanie czegoś się złapać. Natomiast jak uderzymy pomiędzy drzewami, to gałęzie mogą poskładać spadochron, przyspieszając spadanie i powodując to, że się bardzo mocno połamiecie, jeżeli drzewa będą bardzo wysokie. Zaraz po wejściu w gałęzie, jak tylko jest możliwość, łapiemy się czegoś. Jeśli to możliwe, siadamy, zatrzymujemy się, utrzymujemy się albo nawet przymocowujemy się piersiową taśmą do jakiejś gałęzi, dlatego statystycznie większość przypadków zdarza się, kiedy skoczkowie samodzielnie podejmują próbę zejścia z drzewa niż przez samo lądowanie na drzewie. Dlatego lepiej poczekać, już do Was ekipa jakaś tam ratunkowa idzie i będzie starała się Wam pomóc wyjść z opresji. Lądowanie na budynku. Też znowu aż ciężko mi się tak to, bo to wszystko wynika z tego, że kiedyś było to przygotowane do spadochronów okrągłych, które były zupełnie niesterowalne. Teraz lądowanie na budynku wydaje się być zupełnie trudne do wyobrażenia. Ale przygotować się do twardego lądowania, czyli przyjąć pozycję PLF, która powoduje, że możemy uchronić nasze nogi przed urazem, zahamować spadochron do lądowania, przyjmując ten dach jako punkt odniesienia, który będziemy lądowali. Jeśli wieje silny wiatr, należy odczepić czaszę główną. Co za tym idzie, oczywiście pojedzie kwestia tego sławetnego RSL-a. Też słyszałem, żeby najpierw rozpiąć RSL. Uważam, że jeżeli są ostatnie sekundy przed lądowaniem na takim obiekcie jak drzewo, to zajmowanie się rozpinaniem RSL-a jest działaniem na swoją własną niekorzyść. Nawet jeżeli wiatr będzie bardzo silny, to chyba tylko wyłącznie, kiedy jest system Skyhook, problem z odczepieniem czaszy głównej może przenieść się na otwarcie spadochronu zapasowego. Jeśli skoczek ląduje na ścianie budynku, to powinien od tej ściany budynku się odbijać, aż się zsunie na dół. I znowu jest to archaizm, dlatego że w tym momencie nie jest to możliwe, żebyśmy mogli na spadochronie szybującym tak ładnie się odbijać od ściany budynku. Chyba że jest to spadochron, który ma konstrukcję spadochronu base'owego i ma wentylowaną dolną warstwę, pozwalając ciągle utrzymać ciśnienie w komorach, kiedy zetknął się ze ścianą. Lądowanie na energetycznych liniach.
zahamować spadochron na 50%, przygotować sylwetkę do bezpiecznego lądowania, odwrócić głowę na bok, tak żeby nie zahaczyć, odwrócić możliwość zahaczenia gardłem o linię energetyczną, unikać dotykania więcej niż jednego przewodu, a w przypadku zawiśnięcia, i to jest akurat informacja moim zdaniem istotna, i tutaj warto sobie włączyć dokładny zapis w głowie, jeżeli już zawiśniecie na linii energetycznej, jeżeli ktoś Wam idzie z pomocą, to musicie ostrzec tą osobę, że nie może Was dotykać, dopóki nie zostanie odłączona cała linia. W związku z tym najpierw wyzywa się pogotowie energetyczne, które tą linię odłącza, potem się wyrównuje ładunki elektryczne na linii pomiędzy linią a ziemią i dopiero wtedy można próbować ściągnąć skoczka z sieci. Inna każda próba może zabić zarówno tego skoczka, jak i osobę, która chce pomóc. I to są akurat rzeczy, które moim zdaniem są istotne i warto o tym pamiętać. Teraz to, co uważam dla Was będzie o wiele bardziej istotne w czasach, kiedy mamy spadochrony szybujące. Jest kilka zasad, które są bardzo potrzebne w momencie, kiedy istnieje ryzyko tego, że będziemy lądowali na przeszkodach. Przede wszystkim nie pchamy się na siłę do wcześniej zaplanowanego miejsca, ale już zawczasu przygotowujemy sobie plan B, alternatywny, czyli miejsce bezpieczne do lądowania, tak żebyście mogli uniknąć zagrożeń. Czasami lepiej kawałek się przejść, niż być powiezionym potem ambulansem. W związku z tym znajdujemy sobie inne miejsce do lądowania i budujemy sobie nad tym miejscem, przenosimy całą ścieżkę podejścia, którą mieliśmy zrobić do naszego pierwotnego miejsca lądowania, przenosimy to całe w nowe miejsce, tak żebyśmy mogli tam spokojnie zbudować ścieżkę podejścia i wylądować bezpiecznie w innym miejscu, czyli w jakimś miejscu, które jest wolne od przeszkód i przeszkód terenowych. Jest to otwarta jakaś przestrzeń. Lądowanie pod wiatr. Lądowanie pod wiatr nie jest priorytetem. Priorytetem bezpiecznego lądowania jest to, że spadochron ma być spoziomowany, czyli nie jesteśmy w trakcie wykonywania żadnego manewru zakręcania. To o tym świadczy spadochron, który jest spoziomowany. O tym, że spadochron przynajmniej do połowy zahamowany, co już pozwala w miarę bezpiecznie wylądować. No i lądujemy w terenie, który na to pozwala, czyli bezpiecznym, bez żadnych przeszkód. I to są priorytety lądowania, a nie to, żeby było pod wiatr. Jeżeli pod wiatr, fajnie. Jeżeli można wylądować pod wiatr, to znaczy, że wszystko dookoła się dobrze ze sobą zazębiło i możemy sobie to pozwolić. Jeżeli lądujemy w terenie przygodnym, lądujemy w terenie poza naszym lotniskiem, najbardziej istotne będzie to, żeby uniknąć przeszkód i zawczasu sobie to miejsce znaleźć. Skoczkowie zbyt długo się bawią z podjęciem decyzji, zostawiając swoje decyzje na sam koniec i wykonując gwałtowny manewr, który powoduje nie tyle problem z samą tą przeszkodą, ile uderzeniem w ziemię z dużą prędkością, uniknąwszy na przykład uderzenia w jakąś linię albo jakiś obiekt, jakąś przeszkodę. W związku z tym istotne jest, staramy się uniknąć przeszkody najmniejszym możliwym manewrem. Jeżeli przed Wami wyrosła przeszkoda, chociażby się skoczek pojawił, albo wyrosła przeszkoda w postaci, nagle się pojawiło drzewo, to nie ma sensu robić 180 stopni skręt, dlatego że owszem, na drzewie nie zawiśniecie, ale uderzycie bardzo mocno w ziemię i tak traficie do szpitala. W związku z tym to nie ma sensu. Znajdujemy najmniejszy możliwy kąt, który pozwoli Wam bezpiecznie uniknąć zderzenia z danym obiektem i lądujemy w otwartej przestrzeni obok. Jeżeli wystarczy 30 stopni, nie ma sensu robić 90. Spadochron powinien być zahamowany i dopiero potem wykonujemy manewr. Wtedy mamy więcej czasu, jest lot bardziej spoziomowany i możemy sobie pozwolić na nawet głębszy manewr. Być może nie będzie można spadochronu do końca ani rozpędzić, ani do końca dohamować. To nic, ale macie możliwość uniknięcia kontaktu z daną przeszkodą. Kolejna bardzo istotna sprawa. Fiksacja na obiekt. Jeżeli mamy jedno, jedyne drzewo i człowiek na nim ląduje, to jest to spowodowane z tym, że nasz mózg jest dość skomplikowany i nie jest takie proste, jak to, co nasz mózg gadający do nas gada, tylko mamy jeszcze starsze partie mózgu, które zajmują się kierowaniem. I kiedy na coś patrzymy, to w tym momencie ten starszy mózg kieruje w to miejsce, na które patrzymy. Powiedzmy, że jest to przeszłość łowców, którzy ganiali za jakąś zwierzyną. Jeżeli patrzyli za nią, to też nogi pędziły w tą stronę, która to zwierzę się oddalało. Być może tak jest, to tylko teoria, natomiast na pewno jest coś, co nazywa fiksacja na obiekt. Jeżeli patrzymy w to miejsce, w którym nie chcemy wylądować, to zwykle tam wylądujemy. Możemy najlepiej patrzeć się w to miejsce, do którego chcemy dolecieć. W ten sposób, jeżeli jest jedyne drzewo na lotnisku, to magia tego drzewa polega na tym, że ktoś chce uniknąć tego drzewa, patrzy na drzewo i wlatuje w to drzewo. Patrzymy się w najbliższe miejsce obok tego drzewa, gdzie chcielibyśmy wylądować i tam prowadzimy swój spadochron, aby tam się znaleźć. To są rzeczy, które tak właśnie fiksacja na obiekt, jak to, żeby najmniejszy kąt znaleźć, jeżeli chodzi o uniknięcie przeszkody, trenować sobie pracę na spadochronie w ten sposób, żeby najpierw go zahamować, a dopiero potem pracować i wykonać jakiś skręt, powiedzmy 45 stopni,
i dopiero jeżeli mamy czas rozpędzić z powrotem spadochron do lądowania, jeśli nie mamy go lądować normalnie, to są rzeczy, które uważam, że powinny zostać w głowie jako najtrwalsze. Przydatna jest wiedza, jeżeli chodzi o lądowanie na wodzie. Niewiele przydatna jest wiedza, jeżeli chodzi o lądowanie na budynkach, chociaż warto jest zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach w gęstej zabudowie miejskiej duże dachy mogą być o wiele bardziej bezpieczne niż ulice, parkingi, gdyż nie widzimy z góry napowietrznych linii energetycznych, tych o niskim napięciu, które po prostu zwisają kable, dla nas są zagrożeniem bardzo poważnym jako dla skoczków z tym statkiem powietrznym zbudowanym ze szmaty. W związku z tym akurat czasami, jeżeli ląduje nieplanowane lądowanie na mieście, być może warto jest rozważyć duży dach hipermarketu albo duży dach szkolny jako miejsce, w którym być może będzie można bezpiecznie wylądować niż na samej powierzchni, która może kryć pewne psikusy kosztujące nas zdrowie. Tak więc kwestie lądowania na przeszkodach, jak sami widzicie, są to kwestie dość kontrowersyjne. Bo z jednej strony jest jest ten oficjalny materiał, który każdy musi zostać wyrecytowany i według niego postępujemy, ale są rzeczy, które są w tym mniej istotne i które są bardziej istotne. Jak za każdym razem namawiam do tego, żeby zastanawiać się na tym, jak wokół waszego lotniska, jakie są tereny zapasowe, jakie są alternatywy, jeżeli znamy kierunki wyrzutów, czy chciało wam się oglądać mapy, a czy chciało wam się zobaczyć w internecie, jak wygląda dalsza perspektywa, jak wyglądają miejsca, być może których będziecie musieli lądować, bo was zostaniecie źle wyrzuceni. To są rzeczy, które mi się wydaje warto myśleć od samego początku, od pierwszych skoków i sobie przygotowywać plan na to, żeby nie dać się zaskoczyć i nie lądować na budynku, nie lądować na energetycznej linii, po co? Przecież można lądować sobie spokojnie obok albo w zupełnie innym miejscu, które jest bezpieczne. No z wodą, jeżeli to jest duży zbiornik wodny i mieliśmy złośliwego pilota albo nastąpił zbieg strasznych okoliczności, to faktycznie trudno jest tego uniknąć. Ale tak czy inaczej, warto o tym myśleć i warto się do tego przygotować. Dziękuję serdecznie szanownym słuchaczom i widzom kanału Skydive Atmosfera i tym magicznym guziczkiem, jak zawsze, rozłączam do następnego filmu.